Beldum to pseudolegendarny stalowo-psychiczny Pokémon wprowadzony w generacji trzeciej. Na poziomie 20 ewoluuje w Metanga, który następnie na poziomie 45 ewoluuje w Metagrossa. Metagross może ponadto mega ewoluować za pomocą Metagrossite'u. Ja jestem Kataku i dziś za sprawą tego komentarza przedstawię wam tę ciekawą linię ewolucyjną. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych Pokémonów. A teraz zaczynajmy. Zaczniemy sobie od Belduma. Jego kategoria to Pokémon Żelazna Kula, a japońska nazwa to Danbaru. Pochodzi ona od angielskiego słowa Dumble, czyli Huntle. Posiada abilitkę Clear Body, która zapobiega redukcji statystyk przez ruchy takie jak Scary Face czy Intimidate. Ponadto posiada ukrytą abilitkę o nazwie Light Metal, która zmniejsza wagę Belduma o połowę. Mierzy 60 cm oraz waży nieco ponad 95 kg. A tak prezentuje się jego shiny. Beldum to robotyczny Pokémon o długim ciele z zestawem pazurów wystających z jego tylniego końca. Ma jedno duże, czerwone oko pośrodku prawie kulistej głowy, która jest osadzona w przegubie kulowym na przednim końcu. Z jego ciała wystaje również krótki grzebień rozciągający się nad głową. Mimo że Beldum jest mechaniczny, wciąż posiada emocje, potrzebę jedzenia i sposób rozmnażania. W jego ciele nie ma krwi, zamiast niej znajdują się komórki będące w rzeczywistości magnesami. Wykorzystuje magnetyzm do poruszania się, komunikacji i kontrolowania swoich ataków. Beldumy czasami gromadzą się w roje, komunikując się ze sobą telepatycznie i magnetycznie oraz poruszając się synchronicznie. Kiedy jest wściekły, może spowodować, że pobliskie maszyny oderwą się od podłoża za sprawą jego silnego magnetyzmu. Beldum może również użyć swojej siły magnetycznej, aby szybko przyciągnąć wrogów, a następnie użyć swoich ostrych pazurów, aby ich zaatakować. Występuje rzadko na wolności, ale zwykle zamieszkuje górzyste tereny. Podczas snu zakotwicza się w klifie za pomocą haków. W anime zadebiutował w 18 odcinku serii Radiant Sapphire pod tytułem Less in Morrison, gdzie należał do tytułowego Morrisona. Natomiast w grach po raz pierwszy można było go otrzymać od Stevena w jego domu w Moss Deep City. Beldum wraz z jego rozwiniętymi formami są jedynymi nielegendarnymi Pokémonami, których catch rate wynosi 3 i jest najniższym istniejącym. Natomiast ewoluują najwcześniej ze wszystkich pseudolegendarnych Pokémonów. Beldum jest jedynym członkiem pseudolegendarnej linii ewolucyjnej, który uczy się tylko jednego ruchu poprzez levelowanie. W generacjach od 3 do 7 tym ruchem był Takedown, ale w generacji 8 został podmieniony na Tackle, mimo że Takedown nie został usunięty w generacji 8. Beldum i jego rozwinięte formy dzielą zarówno standardowe, jak i ukryte abilitki z Registeelem. Jego design opiera się na Huntlach oraz kończynach Metanga oraz Metagrossa, co jest odniesieniem do tego, w jaki sposób ewoluuje. Sama nazwa Beldum zaś, tak samo jak ta japońska, pochodzi od słowa Dumble. Przechodzimy do Metanga. Jego kategoria to Pokémon Żelazny Pazur, a japońska nazwa to również Metang, lecz czyta się Metangu i najprawdopodobniej pochodzi od angielskich słów metal oraz tang, czyli onomatopei określającej dźwięk uderzanego metalu. Może również pochodzić od francuskiego słowa éton, czyli staw, co ma nawiązywać do niebieskiej kolorystyki tego Pokémona. Ponadto Metang jest także anagramem do słowa magnes. Posiada tą samą abilitkę podstawową oraz ukrytą co Beldum, czyli Clear Body oraz Light Metal. Mierzy 120 cm oraz waży 202,5 kg. A tak prezentuje się jego shiny. Metang to Pokémon robot o turkusowej, metalicznej skórze. Ma korpus w kształcie dysku z parą płaskich, szarych kolców po obu stronach w kierunku tyłu. Jego ciało jest tak odporne na obrażenia, że nawet odrzutowiec nie byłby w stanie go zarysować. Po środku jego twarzy znajduje się szary kolec podobny do nosa, a po jego bokach para czerwonych oczu umieszczonych w dwóch otworach w jego metalicznej skórze. Choć nie posiada nóg, ma parę grubych ramion z trzema pazurami na końcach. Ramiona te są znacznie grubsze poniżej łokcia i mają płaski, tępy występ wystający ponad staw. Metang powstaje, gdy dwa Beldumy łączą się ze sobą za pomocą magnetycznego układu nerwowego, co łączy ich mózgi. Połączenie to pozwala Metangowi generować silną, podwojoną moc psychokinetyczną. Nie zwiększa to jednak jego intelektu.
Wysoka inteligencja i silne pole magnetyczne tego Pokemona to dwa zupełnie inne źródła jego potężnej energii psychicznej. Oprócz generowania mocy psychicznej, jego magnetyzm pozwala mu unosić się w powietrzu. Jest w stanie odpychać się ramionami, aby podróżować z prędkością ponad 100 km na godzinę w poszukiwaniu zdobyczy. Kiedy Metang znajduje swoją ofiarę, używa swojej mocy psychicznej, aby powstrzymać ją przed ucieczką. Następnie mocno chwyta zdobycz pazurami, nigdy nie puszczając. Pazury Metanga są w stanie przebić się przez stal. Pokemon ten żyje na nierównym, górzystym terenie. Poluje na Nosepassy, ponieważ uwielbia ich magnetyczne minerały. W anime zadebiutował w 126 odcinku serii Radiant Sapphire pod tytułem Saved by the Beldum, w którym wyewoluował z Belduma Morrisona podczas walki z Electabuzzem Jumpa. Chociaż mówi się, że Metang składa się z dwóch Beldumów, nie ma na to widocznych dowodów. W Saved by the Beldum, jedynym jak dotąd odcinku anime pokazującym ewolucję Belduma, kiedy Beldum Morrisona ewoluuje w Metanga, tworzy innego Belduma i nowy główny korpus, który staje się Metangiem. Jego design opiera się na latających spotkach oraz krabach. No i czas na Metagrossa. Jego kategoria to Pokémon Żelazna Noga, a japońska nazwa to również Metagross, lecz czyta się Metagurosu i najprawdopodobniej pochodzi od połączenia angielskich słów metal oraz cross, czyli krzyż, co ma odnosić się do krzyża na jego twarzy, choć może również wywodzić się od niemieckiego słowa gruß, czyli duży. Posiada ten sam zestaw abilitek co jego preewolucje, natomiast Mega Metang posiada abilitkę Tough Claws, która zwiększa siłę jego ruchów kontaktowych o 30%. Mierzy 1,60 m oraz waży 550 kg, natomiast Mega Metagross mierzy 2,50 m oraz waży niecałe 943 kg. A tak prezentuje się jego shiny w formie zwykłej oraz Mega. Metagross to masywny, robotyczny Pokémon z turkusowym ciałem w kształcie dysku i czterema nogami. Jego główne ciało służy mu zarówno jako głowa, jak i korpus, a ogólna konstrukcja tego Pokémona nadaje mu wygląd zmechanizowanego pajęczaka. Używa swojego ciężkiego ciała, aby unieruchomić ofiarę, zanim pochłonie ją dużymi ustami. Po środku jego twarzy znajduje się duży, metalowy krzyż, po którego obu stronach znajdują się czerwone oczy. Jego cztery nogi są połączone z korpusem za pomocą przegubów kulowych. Podczas gdy górna część nóg jest stosunkowo cienka, poniżej kolan są one znacznie grubsze. Każda noga ma na końcu trzy krótkie pazury i płaski, tępy występ wystający ponad kolano. Nogi te są składane, dzięki czemu Metagross może unosić się w powietrzu. Jako Mega Metagross nieustannie unosi się w powietrzu, a jego nogi stają się ramionami. Zyskuje również cztery nogi z tyłu głowy. Krzyż na jego twarzy staje się bladozłoty, a tuż pod krzyżem zyskuje dwa małe otwory i kolec przypominający bródkę. Metagross jest wynikiem połączenia dwóch Metangów. Daje to Metagrossowi łącznie cztery mózgi, wszystkie połączone złożoną siecią neuronów. Ze względu na złożone połączenia i liczbę mózgów, Pokémon ten jest w stanie wykonywać złożone obliczenia i jest inteligentniejszy niż superkomputer. Jest nasycony mocami psychicznymi i wykorzystuje swoją inteligencję do analizowania przeciwników podczas bitwy. Metagross wykorzystuje swoją fantastyczną siłę, by przyszpilić ofiarę za pomocą czterech pazurów i ciała. Pozwala mu to użyć swoich dużych ust i zębów do rzucia ofiary na kawałki. Tak jak całą jego rodzinę ewolucyjną, tak i jego można spotkać w górach, również tych lodowych, ponieważ jego moc magnetyczna staje się silniejsza w ujemnych temperaturach. Mega Metagross osiąga swoją formę poprzez połączenie Metagrossa, Metanga i dwóch Beldumów naraz. Jego liczne mózgi przetwarzają informacje jednocześnie, umożliwiając mu spokojną ocenę losów bitwy i dokładne oszacowanie ruchów przeciwnika. Mega Metagross wykorzystuje również moc psychiczną w swoim ciele do przeprowadzenia potężnych ataków. Jego pazury są twarde jak stal i mogą z łatwością rozbić nawet duże kawałki skał. Ponieważ Mega Ewolucja stymuluje wiele mózgów i zwiększa inteligencję, Mega Metagross staje się bezwzględnym wojownikiem, który będzie dążył do zwycięstwa absolutnie wszelkimi środkami, nieważne jak przerażająco okrutnymi. Jeśli zwycięstwo zostanie uznane za niemożliwe, Metagross spróbuje wbić pazury w przeciwnika i przygotować się do eksplozji. W anime zadebiutował w filmie Destiny Deoxys, w którym należał do Rebeki. Natomiast Mega Metagross po raz pierwszy pojawił się w Mega Evolution Special 2, gdzie należał do Stevena. Wystąpił również gościnnie w dwóch częściach Super Smash Bros. Pomimo tego, że jest gatunkiem o nieznanej płci, Metagross jest określany jako mężczyzna w Poképark Wii Pikachu's Adventure.
Mega Metagross jest najcięższym mega wyewoluowanym Pokemonem. W momencie wprowadzenia Metagross był jedynym w pełni wyewoluowanym Pokemonem pseudolegendarnym, który nie posiadał czterokrotnej słabości do żadnego typu. Metagross jest także jedynym pseudolegendarnym Pokemonem, który w swojej debiutanckiej generacji nie miał członków swojej rodziny ewolucyjnej, których można by spotkać na wolności. Jego design opiera się na superkomputerze, biorąc pod uwagę jego strukturę mechaniczną i czystą inteligencję. Dodatkowo przypomina UFO oraz lądownik. Twarz Metagrossa może czerpać inspirację z największego koła zębatego mechanizmu z Antikythery, starożytnego komputera analogowego. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o tych Pokemonach nieco więcej. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych Pokemonów. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach oraz TikToka. A ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej!